Mam nadzieję, że tą Jin zagram, naprawdę, bo do tej pory nie było tutaj żadnych spektakularnych rzeczy, prawdę mówiąc, a chciałbym na przykład, nie wiem, zobaczyć, jakie ona tutaj ma skille. Lady Vanessa, I hope your watch over Mondstadt remains unclouded. I do not know if I, or the rest of the world, as you had hoped for, have become stronger. Much better. I was not expecting you to come here. Thank you for your concern. Are you sure? We saw you beneath the tree just now, leaning on your sword. It looked like you were struggling. Are you sure you aren't pushing yourself too hard? Zawsze możesz na nas polegać. Oh, thank you. That means a lot to me. Hearing that boosts my spirits. But I must find a way to cope with minor setbacks like this on my own. Otherwise, how can I be the protector that Mondstadt needs me to be? The protector that Vanessa was. You truly revere Vanessa, huh? I do. Vanessa was the first Grandmaster, a kind yet formidable woman. I have always hoped to follow in her footsteps. As the Liontooth Knight, she courageously overthrew the oppressive ruling aristocracy of her time. Then, she founded the Knights of Favonius and became known as the Dandelion Knight, spreading grace and compassion throughout the land. Dandelion Knight? Isn't that your title? Hmm. Actually, all of the Knights of Favonius masters throughout the ages have inherited the title of Dandelion Knight or Liontooth Knight. Oh, that makes sense now. You too want to be as gentle as the Dandelion Knight, and yet as fierce as the Liontooth Knight. Yes, I know it sounds like a huge honor, inheriting both these titles from Vanessa, but I see it more as a huge responsibility. After all, it is a lot to live up to. Czyli albo tutaj mamy jej powiedzieć, że lepiej jej pasuje Lianfang Knight, albo że lepiej Dandelion Knight. Co lepiej pasuje? Ciężko powiedzieć, powiedzmy, że Dandelion. Paimon thinks so too. O, wygrałem życie, Paimon tak samo. Jean? Who's there? Caught red-handed. Finally, an opportunity comes to get rid of the master in a moment of weakness. And then you two show up and ruin everything. How did they know about Jean's condition? Choosing this moment to strike is a low blow, even for this lot. As long as my name is the Dandelion Knight, I swear I shall not be defeated by such despicable means. Since this opportunity has slipped away, I shall now be slain. Stop! After him! Jean, you're still recovering. Czyli albo, że odpocznij, albo, że to jest pułapka. Powiedzmy to drugie może? I must go after him. Jean, you can't keep doing this to yourself. Why can't you trust us to handle it? I do trust you. But to let an enemy get away like this would be a major dereliction of duty. Fine, but at least let us go with you. Thank you for your understanding. I will graciously accept your help. A ja będę teraz złą osobą, ponieważ chciałem cały czas właśnie tą... A, nie mogę jednak nią zagrać. Kurde, już miałem nadzieję, ale durne to jest. No niestety. A więc nie, może jeszcze będzie taka później okazja. I zobaczymy, jakie ona tam posiada skille. I gdzie mamy się dostać. Coś tutaj na mapie mamy zaznaczone jakoś w tą stronę. Więc nie, zobaczymy. Nie przypominam sobie właściwie tych terenów, jakoś rzadko tutaj chodzę. Panie, o, mamy tutaj do czynienia z jakąś kryptą, z tego co widzę, okej. Okay. Proszę bardzo. Czyli w tą stronę mamy się tutaj udać, ona już tutaj wbiła. Dobra, w takim razie... Nie ma tutaj jakichś spektakularnych rzeczy do znalezienia, ale wbijamy. Come on, może teraz będzie możliwość, żeby nią zagrać, zobaczymy. Więc mamy tutaj jakąś walkę z bossem i w sumie tyle, a jeżeli chodzi o tamtą postać...
O tą Jean to ona po prostu tutaj znikła. What the hell? To jakieś tutaj pułapki są, naprawdę? Are you hurt? Oh, darn him and his traps. How badly are you hurt? Oh, one of my own being injured because of me is the last thing I would wish for. Let me handle this alone. No, you are in no state to handle this alone. We're coming too. Okay. But before we move out, at least let me heal everyone with my dandelion breeze. Thanks. You're amazing. Czyżby ona miała jakieś leczenie? Tak jest, gramy nią najlepiej. W takim razie zobaczmy pod Q, czy to jest jej leczenie, zobaczmy. Czy to jakoś leczy? Tak dokładnie nie widzę. W każdym razie przeczytajmy wszystkie jej skille, to będzie tutaj najciekawsze, więc zobaczmy te podstawowe ataki. Czy ona tutaj bije z jakiejś szabli, w sumie tyle. Jeżeli teraz przytrzymam ten lewy przycisk myszy, to będzie takie uderzenie do góry, okej. To wygląda całkiem interesująco, no dobra, i pewnie jakoś tutaj podbija tych wszystkich przeciwników. Pod E zobaczmy. Okej, czyli to jest takie uderzenie. Z tego co widzę, to jest siła tego Anemo, więc główny bohater może właśnie być pod to zrobiony, pod takie właśnie skille, pod ten typ żywiołu. Ale on słabo tutaj wychodzi, więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie, a jeżeli przytrzymam... Wow, patrzcie na to, co to znaczy. Czyli że trzymam, coraz więcej mamy tej energii, no to pewnie jakieś mocniejsze uderzenie. Ale jeżeli chodzi o ulti, to niestety nie wiem dokładnie, co ono tutaj wykonuje, prawdę mówiąc. Wydaje mi się, że jakieś tutaj leczenie z tego wyszło, ale niestety, nie wiem, jakoś mi nie leczyło. Ciężka sprawa, może... Jeżeli można tam zejść jakoś dokładnie. A zobaczmy pod E. Okej. Czyli przytrzymałem tak sobie i kolesie po prostu zaczęli lewitować. Okej. To wygląda bardzo mocno. Zaraz sobie to jeszcze przetestuję na jakichś innych przeciwników. Kurde, ta bohaterka jest bardzo mocna. Z tego co widzę, tylko to ulti dokładnie nie wiem co robi. Chociaż nawet jeżeli zauważycie w tym dolnym prawym rogu, że jest tutaj na jakieś plusy są zaznaczone, więc trochę to jakoś tutaj leczy. A nie wiem, czemu mnie to wcześniej nie leczyło. I teraz patrzcie na to i wszyscy tutaj lecą. Co to w ogóle jest za skill niesłychany? I wszyscy tutaj otrzymali. To jest niesłychana postać, muszę przyznać. Bardzo ciekawe te skille. Jeżeli tak raz uderzę, to za jakieś tutaj nieco mniej akurat atakuje. Ale to przytrzymanie jest po prostu niesamowite. Patrzcie na to i wszyscy sobie tutaj fruwają najlepiej. A zobaczmy ulti. A, ulti to jeszcze tutaj bardzo mocno zadaje, okej. Nie wiem, czy jeszcze w zasadzie swoich jakoś tutaj leczy. Nie, dokładnie nie widzę. Ale ta bohaterka bardzo mi się podoba. Może tutaj sporo wykonać jednak ciekawych skilli, więc zobaczmy. Czy mamy tutaj do czynienia z jakimś supportem, czy ten bohater jakoś tutaj przeciwnika śledczy? Chyba nawet nie wiem. Poza tym mógłbym, o właśnie tak podbijać jeszcze, patrzcie na to mocniejsze uderzenie. Tak jest, za tysiące tutaj bijemy. No to jest przydatna bohaterka. Może właśnie do głównego składu bym nawet ją tutaj ustawił, gdybym właśnie ją miał. Zaraz, czy tutaj jeszcze coś było, tak mi się wydaje, chwila. A, jeszcze tam coś mamy, więc bądźmy tutaj w miarę uważni. Zobaczmy pod E, czy ja to rozwalę. Tak jest, no strzała, tak jest. To jest wspaniale, wszystko wychodzi. Myślę, że do głównego składu właśnie by się przydała na przykład zamiast tego Kei. Bo zawsze ci bohaterzy legendarni są nieco mocniejsi. Właśnie patrzyłem tam w statystyki, że nawet więcej ataku mają, większe tam, więcej życia. Wszystkie takie podstawowe statystyki są o wiele lepsze, więc pod tym względem jest to wiele lepiej wyglądające. A, jednak nie pochwytałem tych przeciwników, myślałem, że rzucę do wody tutaj zginą, ale akurat lodowi to nie ma tak prosto. W każdym razie bardzo przyjemna bohaterka. Trochę mi jest głupio, że ona jest tutaj chora, a ja się ją tutaj wysługuję. No ale cóż, ona cały czas ma jakiegoś buffa, muszę przyznać, takie... Strzałki do góry tutaj lecą, czy ja właśnie nie mogę przeczytać jej tutaj, a może pod tabem dałbym radę, zaraz, chwila, moment, jeżeli tutaj zobaczę statystyki postaci,
A, okej, okay. To w takim razie mamy tutaj pokazane, co robi właśnie ten cały, to całe ulti tej Jhin, czyli okazuje się, że zadaje bardzo duży damage po pierwsze w tym obszarze, a po drugie jeszcze leczy wszystkich z zespołu i to leczenie jest w zależności od ataku, jaki posiada właśnie ta Jhin. Więc to mi się podoba, to właśnie taki drugi healer, powiedzmy, by był po części. Kurde, bardzo się opłaca ta bohaterka. Jaka ona jest popsuta, co ja mogę tutaj w zasadzie zrobić, niesłychana sprawa. Czy mógłbym to jakoś zamrozić? Dobra, tutaj na chwilę się Keją wysłużę, tak na szybkości, żeby to wszystko tutaj pozamrażać, a przy okazji właśnie po raz kolejny bierzemy tą bohaterkę i mogę przeciwników wysłać do zupełnie innego wymiaru. Kurde, to jest niesamowicie mocny skill, muszę przyznać. Dobra, tak samo tutaj robimy i sobie po prostu i wsadzamy do przepaści. Niesłychana sprawa. I trzyma jeszcze ulta. I to rzeczywiście trochę tam leczy, ale nie aż tak wiele jak na przykład, jak ona się tam nazywa, Barbara powiedzmy, czyli ten main support. Jaki damage za 3000? Okej, okay, to jest całkiem sporo, muszę przyznać. Ja chcę mieć tą bohaterkę w ekipie, muszę przyznać. Halo? A, mamy tutaj przeciwników, proszę bardzo. W takim razie ładujemy. I wszyscy nie żyją od razu. A nie, jeszcze jeden nam tutaj został, kurde. To jest po prostu najlepszy normalny taki skill, jaki widziałem. Może tylko ten Diluc ma lepszy właśnie z tym potrójnym uderzeniem. Ciężko powiedzieć. A tego maga też mogę tutaj tak urządzić? Chyba niestety nie. Ale jak to bije, niesłychanie. Podoba mi się ta bohaterka, ale strasznie ciężko ją niestety uzyskać. Jest właśnie taka legendarna, więc tak to wygląda. I czterech sobie ładuje i tyle. Ten został już w ogóle jakoś tutaj załadowany. Kurde, niesłychana sprawa. Czy to jest najlepsza postać w grze? Nie mam pojęcia. Jednak te legendarne postacie mają o wiele lepsze tutaj statystyki. Jeszcze tego maga sobie biorę i tyle. Dobra, pionowo w górę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze z wysokości może coś tutaj otrzymają. Dobra, po prostu wspaniale. Jeżeli nawet kogoś tutaj złapi, później strzelę przeciwnika, to tamten chyba też otrzymuje. Nawet dokładnie teraz nie strzeję, więc nie wiem. Ale nawet tych mocniejszych przeciwników mogę tak urządzić. Kurde, co jest? A, bo on sobie tutaj ustawił jakieś, w sumie nie wiem co. A poza tym się jakoś tutaj leczy nasza bohaterka, ciekawa sprawa. Dobra, i strzelamy w tego maga, okej. Dobra, jeszcze ulti trzymajcie. Kurde, to jednak zadaje spory damage. Trzeba tutaj przyznać, dobra, i doładujemy z ulta. Wywalamy poza mapę. I tyle. Nawet maga mogę tak urządzić. Thanks to Barbara's help, my condition is better than I thought. The main thing is that you're safe. Now, isn't it time to get back to Mondstadt and rest, acting Grandmaster? Yes, I should at least go and thank Barbara again. I hope she is not upset with me. No dobra, a patrzcie jeszcze, jakie tutaj znakomite przedmioty znajdujemy, tak jest. No dobra, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o tą misję. No jestem zadowolony, przynajmniej sobie tą całą Jhin zagraliśmy, więc to akurat bardzo przyjemnie. Teraz mogę pozazdrościć właśnie, jeżeli ktoś posiada tą postać, to naprawdę bardzo opłaca się ją mieć. Więc teraz po prostu marzę, żeby tylko ją tutaj uzyskać i wymienić tego Keję chyba. To jest taka w sumie albo Xiangling, nie wiem, ciężko powiedzieć. Chociaż Xiangling się tutaj kombuje z Dilukiem, że dwie ogniste postacie. W sumie nawet nie wiem, będę musiał nad tym pomyśleć. A więc cofamy się tutaj, czy ja mógłbym się jakoś teleportować z tej strony, powiedzmy. No i zobaczymy, co nam mają do powiedzenia bohaterowie. Chyba jednak Diluc moim zdaniem jest nieco lepszy. Z tymi skillami, które on tutaj posiada, jednak dobrze, że tutaj chyba tego wylosowałem. No sobie porównajcie, jakie on ma tutaj skille. I to ulti jest po prostu 10 na 10. To zadaje tutaj dziesiątki tysięcy damage'a. Więc to jest ciekawa sprawa. Master, you finally returned. The animal Archon protects you. Swan, were you waiting for me? Has something happened? Yes, at the Angel's Share. Don't worry, it's nothing big, but... Jhin potrzebuje odpoczynku? Okay,
I know I said it's nothing big, but... All right, how can I put this? They just really need the acting Grand Master. Huh? Well, if you say so, Swan, I will go. I should not let the other knights down. It's fine. Now that I have had the chance to stretch my legs, I feel much better. Oh, great. Thank you so much. You really saved me on this one. For goodness sake, what is happening to the world? Swan used to be the most honest fellow, now he's dumping things onto Jean. Well, Swan was clearly agitated. Maybe it is an emergency after all. Let's go and see what this is all about, shall we? Raczej wszyscy wspólnie mamy tutaj pójść, zobaczmy. Jean tutaj najszybsza ze wszystkich. Gdzie, co się stało? Ona po prostu tutaj znikła i w zasadzie tyle. A, czyli mam do tej całej... nie kawiarni, czy jak to nazwać, do tego baru się tutaj dostać i w zasadzie tyle. Tawerna to jest odpowiednie słowo tutaj w górnym lewym rogu. Kurde, zawsze jak próbuję wejść do tej tawerny, to mi się tutaj skupia bohater na jakichś kartkach, nie wiem, powieszonych. No, a to może jakieś przyjęcie jest, tak bym stawiał. Ale uczta, proszę bardzo. Wszyscy przybyli. What the hell? Oh, what's all this? It's a thank you party for you. A thank you party? Jean, when we heard the news about your illness, we were all so worried about you. We can only imagine how much pressure you must be under as acting Grand Master, and you do so much work all over Mondstadt. We thought that since you so rarely take any time off, we'd take this chance to throw you a party. Enjoy yourself, Jean. After all, you'll never let us do this once you're back at work. Jean? Huh? Is this Jean when she's... shy? I've never seen her like this. It's easy to forget that outside of work, Jean is just a normal person, like anyone else. This is just all such a surprise. Thank you, everyone. This really means so much to me. Well, it's nothing compared to the amount of work you do for all of us, day in and day out. But there are so many things I still need to do. I spent so much time doing library admin. A few more pieces of paper to deal with was really nothing to worry about. Fear not. We wanted to make sure you could relax and enjoy yourself. So while you were away, we all pitched in and finished off your work for you. Every last task. Did you really? Even the issue with the food deliveries? It was no different from what we see on patrol. A couple of hilly churls. Didn't take much to get rid of them. And the tax returns? Enough already. No more thinking about work today. Enjoy yourself while you've got the chance. Well, what about Margaret's missing cat? Are you kidding me? That rascally prince was apprehended by the brilliant honorary knight. And he also reclaimed my precious astral iron strings while he was at it. Dobra, Alisa nie umie mówić. It is my honor to work alongside you all. Praise be for the Animo Archon's guidance. Speaking of work, it must have been hard work to put all this together. Where did you find the time? Actually, our friend here was the key organizer behind all of this. Kto to zorganizował? Czy to był ten, jak on się nazywa, z czerwonymi włosami, ten Diluc? See all of this food and drink? A nie, to ja przygotowałem. He made sure it all arrived on time. Niektóre rzeczy. Not only that, but he cooked each one of these beautiful dishes himself. So relax already. There's no need to be so modest. To był podstęp. Zmusiliście mnie, znaczy wrobiliście mnie w to, żeby robić te wszystkie zadania. Of course, we also have Master Diluc to thank for the venue. Otherwise, we would be looking at quite an alarming bill right about now. Ten powinien być głównym bohaterem. Come on, ja go mam jako głównego w ekipie. Despite my initial reluctance to sponsor a Knights of Favonius event in any way, I, like any other citizen of Mondstadt, owe Jean my gratitude for her hard work. Oh, Master Diluc, I... Teraz Barbara coś tam mówi, okej. Okay. Stop crowding her! Agreed. Now, let the party begin! It looks
like everyone seems to be partying hard. Paimon thinks we should join in the fun. Let's go and mingle. Zaraz, zaraz. Czy my się znamy? To jest szpieg. Trzeba go zamordować. O co tutaj chodzi? Tamto się tego gapi. Co on tutaj odwala i tyle. Nie mogę mu nic zrobić. Second floor terrace? A, czyli ona się jakoś na tarasie jakimś znajduje. Czy to o to tutaj chodzi? A nie, to po prostu mamy chyba wyjść stąd, rozumiem? Nawet nie mogę stąd wyjść, zaraz, zaraz. Może teraz zadziała? Tak jest. Dał radę. Oh, it is you. Czy dobrze się bawisz? Yes, I am just getting some air. Uh-oh, it seems like something's bothering Jean. I want to thank you again. W sumie nic o tym nie wiedzieliśmy, tutaj we dwójkę. Either way, it is good to be here together with everyone. It has lifted my spirits. And it has taught me something. What's that? I am definitely more of a Dandelion Knight than a Lion Tooth Knight. The Lion Tooth Knight represents Vanessa's past. A past in which she fought hard for Mondstadt. But it was the Dandelion Knight that represented her hopes for the future. A future belonging to the newly formed Knights of Favonius. Vanessa byłaby z ciebie dumna. I do believe that Vanessa watches over us, whether from high up above or from the wind all around us. Niech wiatr nas prowadzi. Let the wind lead. The winds of freedom will guide us along the path that lies ahead. I hope you will continue to join us on that path. Dobra, więc kolejny chapter chyba został zakończony. Okej, to była interesująca sprawa. Nawet nie wiedziałem, że się da tutaj tak na teraz tutaj wyjść, prawdę mówiąc. I zyskaliśmy tutaj całkiem dużo właśnie tych wszystkich wynagrodzeń w związku z tym. Chwila, moment, co my tutaj mamy. A nie, to są już jakoś tutaj mało ważne rzeczy poboczne, powiedzmy, że sobie tutaj przeczytam tak na szybkości. W każdym razie chyba jest jeszcze parę rzeczy, które mógłbym tutaj otrzymać. Powiedzmy, że jakiś tutaj claim, tak jest. Czy ja mógłbym jeszcze jakiś tutaj opening zrobić? Niestety trochę tutaj za mało mam, ale kurde. Żeby odblokować tą Jean, to jednak tutaj trzeba mieć jednak sporego farta details. Nie, zaraz, zaraz. Chyba mógłbym tutaj sprawdzić wishes. Bo jakiś czas temu właśnie tego Diluka tutaj otrzymałem. I no cóż, to jednak trochę trzeba będzie tutaj poczekać od tego momentu, zanim tutaj kolejną legendarną postać otrzymam. A nie, to może w ogóle z innej paczki otrzymałem, w sumie nawet nie wiem. No a w każdym razie to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli chodzi o kontynuację serii, no to jeszcze będę ją zapewne kontynuował, no bo jeżeli wejdziemy tutaj w zadania pod J, to mamy tutaj story quests kolejne. Od Ventiego oraz Mony jakiejś, tylko to już trzeba mieć 36 oraz 38 poziom. Ja mam obecnie 34, powiedzmy tutaj, i prawie połowę. A więc zanim ja to wszystko wykonam, no to nie wiem, pewnie minie jakiś czas. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej oglądać tego całego Genshin Impact, to polecam także mój drugi kanał. Tam będę robił przeróżne misje poboczne. Robię tam streamy praktycznie codzienne, w sumie z różnych gier, nie tylko z Genshin Impact, ale także z innych. Więc jeżeli chcecie więcej takich gameplayów codziennych, to możecie mnie tam również subskrybować, to również kanał na YouTubie. No i w sumie to było na tyle. Nie wiem, co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć na sam koniec. Widzimy się na streamie albo nie wiem, na jakichś innych rzeczach. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.